Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, pochmurny, deszczowy dzień. Pogoda dzisiaj jest bardziej szkocka niż polska. Zimno i nie wiem, czy Wam też jest dzisiaj tak zimno jak mi, bo mi okropnie. Ale mimo to wybrałam się zobaczyć na pola, jak tutaj wygląda sytuacja, bo mieliśmy na nich, co już wiecie, wodę. Ale w ostatnim czasie troszkę ta odra spadła i na polach też ona zeszła, ale znowu popaduje. Ostatnie dni tutaj pada i to dosyć mocno, no i tak chcę tutaj skontrolować, jak ten mój ogród wygląda. Tam w oddali pod lasem widać dużo wody. O, orzeł, orzeł, ja kręcę. Zaraz spróbuję zbliżyć, nie wiem, czy będziecie go widzieć. Para orłów. Ale piękne. Były tam na łąkach. Jakby poszedł, być może tam coś leży. Skoro one stały na łące, bo one siedziały na łące, to może tam jakieś zwierzę leżeć. Widzę, że tam są też kruki. Jak nie będzie mokro, to bym może się przeszła. Nie mam lornetki, bo bym ściągła, kurczę, lornetką, co one tam robiły, te orły. Orły bieliki są pięknymi ptakami, zawsze mnie one fascynowały. No nie na darmo są w godle naszego kraju. Tutaj mamy też pole zaorane i 2 lata temu na jesieni tutaj Edzio posiał rzepak z taką nadzieją, że coś tutaj się dla pszczółek, wiecie, ostoi, zakwitnie. I niestety nic się nie ostało, nic nie zakwitło, wszystko jelenie zjadły. Co do jednego, nawet jeden rzepak nie wykwitł. Też stoi woda. Łąki w tym roku na pewno tutaj dadzą piękną trawę, bo wilgoci mają pod dostatkiem, ale ostatnie lata niestety tutaj te łąki wypaliło nam wyschły. O, tam są żurawie. Żurawie są tutaj 2, to jest parka i one tutaj są co roku. W ogóle w ostatnich latach żurawie nie odlatują stąd. Ciepłe zimy są i chyba się już przystosowały do tych warunków, bo są cały czas, przed chwileczką tańczyły, wykonywały swój taniec. Poleciały. Piękny klęgor. Uwielbiam ich klęgor. One tutaj mają gdzieś gniazdo, bo obserwujemy je tutaj już rok rocznie i tutaj na tych polach jest jedna para. Wylądowały tam, gdzie przed chwileczką orły były. Podniosła się. Tutaj jest to pole, na którym będziemy mieli tam od rzeki kartofle. Tutaj jak te drzewa, płynie już rzeka, stąd do rzeki jest jakieś 30-40 metrów i stoi woda po deszczach. To samo tutaj na ogrodzie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mój ogród. Tutaj jest właśnie posadzony czosnek i cebula. Ostatnio jak z Edziem byliśmy, to tej wody praktycznie tutaj już nie było. Tutaj między ornym a łąką idzie taka bruzda i w tej bruździe, owszem, ona była, ale na łące nie. A dzisiaj już zobaczcie, ile tej wody jest. Tam jest na polach, jest w cebuli, tą, którą sadziłam w sierpniu, szęsej, tak na ryzyko, na próbę. No i teraz już wiadomo, że z niej nic nie będzie, bo ona jest cała pod wodą, także pietruszki siać nie będę tutaj nic siała. Miałam taki zamiar posiać już na polu pietruszkę, sałatę, posiać trochę kopru, żeby to już sobie tutaj nabierało wilgoci, żeby mi wzeszło, no ale niestety... No widzicie, jak tutaj wygląda ten ogród. Nie ma szans. Z cebuli, czosnku, no wątpię, żeby tutaj coś z tego było. Widzę, że one puszczają już tutaj szczypiorki. Wypuszcza cebulka, tam wychodzi czosnek. Być może gdzieś parę sztuk się ostanie, no ale cały czas zapowiadają dalsze deszcze. No i każdy deszcz, który tutaj popada, no niestety będzie tą wodę tutaj podnosił. Tutaj naprzeciwko tego ogrodu
jest to pole, na którym właśnie mają być posadzone kartofle. I tutaj powiem Wam, że tu gdzieś w tym miejscu, jak byłam dzieckiem, stała taka buda. Tata z dziadkiem zrobili, no myśmy na to mówili buda, ale to był taki, no domek drewniany. Po to wystawili, bo jak na tych polach, kiedyś myśmy tutaj siali bardzo dużo zbóż, było dużo zwierzyny i ta zwierzyna co noc, jelenie, sarny, dziki, zwłaszcza dziki, bo było ich bardzo dużo, przychodziły i niszczyły nam te uprawy, ryły, zjadały i tata z dziadkiem wybudowali taki domek, taką tą budę. I tutaj przyjeżdżali, nocowali, zwłaszcza dziadek. On przyjeżdżał z psem, był taki pies, Szarik, i każdą noc pilnował. Na tej budzie był taki wiecie, taki wielki gong. Dziadek miał taką pałę. No i jak pies dawał znak, bo pies był bardzo czujny, jak on tylko zawarczał, zaszczekał, dziadek wychodził i tą pałą w ten gong tłukł. I zwierzyna się płoszyło, miał latarkę, świecił i one po prostu, te zwierzaki uciekały. Było tutaj łóżko i pamiętam, jak byliśmy dziećmi, ale żurawie pięknie krzyczą. Uwielbiam ich klęgor. Jak byliśmy dziećmi, od małego rodzice i dziadek zabierali nas na pole, uczyli nas pracy, miłości do tych ziem i jak już miałyśmy dość, czy jak było gorąco, no to żeśmy w tym domku, na tym łóżku z siostrą czy z kuzynem przesiadywali, leżeliśmy tam, fajnie było. No i ten pies, ten Szarik był taki, no, bardzo przywiązany do dziadka, ale któregoś razu, jak dziadek przyjechał na nockę, to wywiązała się taka bójka. Dziki podeszły bardzo blisko tego domku, no powiedzmy. I pies ruszył na te dziki. Był odyniec, miał taką długą szablę. No i w wyniku tej bójki, no pies doznał obrażeń. Dzik zaatakował, rozpruł mu brzuch, dziadek, tak pamiętam, płakał. Przyjechał weterynarz, zszył tego Szarika, dziadek go leczył różnymi takimi naturalnymi sposobami, naturalnymi metodami. I wiecie, pies się wylizał, jeszcze później długo chodził z dziadkiem na dziki, że tak powiem, pilnować tej zwierzyny, ale już miał takie bardziej baczenie, już tak się nie wyrywał do przodu do tych zwierząt, tylko dawał znak swoim warknięciem czy szczekaniem, ale pies był naprawdę wierny. Tej budy już teraz nie ma i tam, tak jak widzicie, ogród, ten pierwszy, to ta buda była gdzieś właśnie na prosto tego ogrodu. I tutaj, gdzie jest, bo tak, popatrzcie, jest ziemia jaśniejsza, to jest taki typowy piach. Tutaj się praktycznie nic nie rodzi, ale tam, gdzie ciemniejsza, zawsze rodzice sadzili kapustę i jak one się nazywały? Kapustę i ogórki. I tego było bardzo dużo. I dziadek, mieliśmy wtedy kobyłę Hosę, Hosa się nazywała. Dziadek kochał konie. I on tutaj robił koniem na tych polach. Zawsze mnie brał. Jak byłam takim małym smarkiem jeszcze, zawsze mówił, chodź, jedziemy na pole do roboty. I żeby mnie zmotywować, to zawsze mówił, wiesz co, ten koń bez ciebie nie pójdzie. Ja sobie nie dam rady. Kobyła szła, jak dziadek chciał. Tak tańczyła, jak jej zagrał. On naprawdę miał podejście do koni i do krów, to trzeba przyznać. I no miał ją wyszkoloną, także ja tam nie byłam potrzebna, ale wiecie, jaka ja się czułam dumna, taka spełniona, jak dziadek mówił, ale ją pięknie prowadzisz za uzdę, bo kazał mi ją trzymać za uzdę bądź za lejce. No i ja taka dumna, że prowadzę konia, wiecie, taki berbeć kilka lat i prowadzi konia. No to czułam się taka doceniona, nie? A kobyła i tak szła, i tak szła. No ale tak uczono właśnie kiedyś dzieci miłości do przyrody, do pracy, właśnie pracą, pochwałami, taką zachętą. I było. Na ogrodzie tym, który w tamtym roku pokazywałam, co uprawiałam warzywa, też stoi woda. Jest jej dużo, także nie ma szans tutaj o jakimkolwiek sianiu. Rezygnuję już tutaj, przynajmniej na chwilę obecną, z planów o wysiewach nasion, bo tutaj człowiek nogami się będzie topił, a co dopiero wjechać sprzętem.
Wszystko się zatopi, nie ma sensu. Tak to wygląda. Tutaj na tych polach kiedyś, jak ja jeszcze byłam dzieckiem, było, tak jak tatuś opowiadał, około 40 właścicieli. I też pamiętam, tu właśnie, gdzie ten ogród, mieli pole sąsiedzi, potem myśmy je odkupili, uprawiali tutaj swoje warzywa. Tam dalej, gdzie łąki, też mieli drudzy sąsiedzi, tam były porzeczki i kwitło życie. Tutaj było wiecznie pełno ludzi, pełno dzieci, młodzieży, wszyscy pracowali, jakaś taka była radość, taki szacunek do tej ziemi, do rodziców. Nie było słowa, nie, ja nie pójdę, bo jestem zmęczony. Nie było komputerów, nie było telefonów. Wszyscy żeśmy się tutaj spotykali, no i jedni mieli posadzoną fasolkę, inni tak jak my, kapustę, ogórki, porzeczki były poposadzane. Ogrody mieli, bardzo piękne warzywa tutaj się na tych polach rodziły. No ale to wszystko było uprawiane naturalnie, tylko na oborniku. Robili ludzie już wtedy komposty, robili gnojówki i to wszystko stosowali pod warzywa. No i te ziemie, mimo że tutaj jest piąta, szósta klasa, no to rodziły zawsze bardzo dobrze. Przede wszystkim ziemia była spoczynkowana, były płodozmiany, były siane poplony i ona nabierała pokarmu, nabierała próchnicy i naprawdę pięknie rodziła. My też spoczynkujemy swoje pola, co ja bardzo często podkreślam w filmach. Co znaczy spoczynkujemy? Jeżeli tutaj w danym roku mamy posadzone kartofle i załóżmy było posiane zboże, to to naprzeciwko pole, tutaj tuż za drogą, nie było siane nic. Była posiana gorczyca, załóżmy dla pszczół. Jeżeli na drugi rok później po gorczycy tutaj się sadziło kartofle, siało się zboże, to pole było tylko poplonowane i ono spoczynkowało. I tak do dzisiaj robimy, że robimy spoczynkowanie pól i jest to bardzo dobra metoda, bo ono sobie odpocznie, nie ładuje swojej energii w rodzenie plonów i odpoczywa. I później jak po roku odpoczynku posieje się tutaj ponownie, coś się posadzi, to rodzi jak szalone. Tak samo no, będę teraz miała dwa ogrody, będzie zmianowanie, będą po prostu dużo sianych poplonów, żeby ta ziemia no, pięknie rodziła. Nieszczęsna cebula szęsej, cała pod wodą. No i chyba w obecnej sytuacji, wiecie co? Zainwestuję w kroczka karpia i puszczę sobie tutaj i może coś doczekam się, bo czosnku i cebuli to na pewno nie. Ale to też nie dramat. Nie rozpaczam. No taka jest natura, taka jest przyroda. Tutaj są tereny nadodrzańskie, zalewowe i kiedyś tak było, że ta woda tutaj była dosyć często z wiosny. Teraz mieliśmy ostatnie lata, tak nas ta aura rozpieściła, że troszeczkę chyba żeśmy zapomnieli, jakie ona potrafi płatać figle. No my tutaj też w tym roku żeśmy no, poszli na całość, no i chyba tylko została całość z tego wszystkiego. Ale rozpaczać nie ma co, no trudno. Wymoknie to wymoknie, cebulę posadzę sobie, wiosenną, czosnku. No nie będę miała, może coś tam gdzieś parę główek zostanie. I tutaj rozpaczać na pewno nie zamierzam, bo to jest przyroda. Jak to się mówi, wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba, płacz nic nie da. Trzeba po prostu martwić się tym, co jest zależne od nas, a to, co niezależne, nie ma sensu. Krety ryją jak szalone, tym to nic nie przeszkadza. Ziemi w tym roku mi tutaj nie zabraknie, jest to najlepsza, najcenniejsza ziemia, co zawsze podkreślam. I powtarzam, że taka ziemia jest bardzo bogata, jest ona żyzna, ma bardzo ładną strukturę, bo jest już zaopatrzona na starcie w naturalny humus. No bo wiadomo, że gdzie są krety, tam są i dżdżownice. I teraz odnośnie kretowisk, to jest najlepsza, najcenniejsza ziemia. Ostatni odcinek, który nagrywałam w Kostrzynie w sklepie ogrodniczym, wiele osób mi tam napisało w komentarzu, czy zmieniłam zdanie, bo zawsze polecam ziemię z kretowisk, a teraz polecam ziemię z ogrodniczego. Nie, ja kochani zdania nie zmieniłam i ktoś, kto już mnie poznał, oj,
wodę wlazłam. Wszędzie stoi woda na łące. Kto wie, że ja zdania nie zmieniam, trzymam się natury, to stosowali moi dziadkowie, moi rodzice i ja, więc ziemia z kretowisk i kompostowa jest taka i będę to powtarzać jak mantrę do znudzenia. Ale są osoby, które nie mają dostępu do kretowisk, zwłaszcza osoby, które mieszkają w dużych miastach. To jest raz. Dwa, są osoby, które są słabe, nie mają siły latać z tymi wiaderkami i zbierać. I też tutaj trzeba podkreślić, że jak ktoś taki wybierze się samochodem i podjedzie sobie pod kretowisko, no to chyba żaden rolnik nie będzie zadowolony, jak ktoś będzie mu jeździł samochodem po łące. A nieść takie wiadro, targać tych 10, 20, 30 metrów, nie wszyscy mają siłę. A też trzeba tutaj powiedzieć, kolejna sprawa, jest dużo osób, którym się po prostu nie chce latać, zbierać te kretowinki, robić tą ziemię, mieszać, przygotowywać samemu. Chcą iść po prostu no, na gotowe, kupić sobie. I tutaj też nie mylcie pojęć, bo kilka osób mi napisało, że ja reklamuję. To nie jest reklama, to jest polecenie. Za reklamę bierze się pieniądze. Ja pieniędzy nie biorę, ja polecam. I polecam to, co ja uważam, a nie to, co ktoś mnie poprosi. Jeżeli stwierdzam, że dane miejsce, dany produkt jest dobry, to go polecam. I sprawa kolejna. Tak szeroko się teraz mówi o wspieraniu swoich produktów, swojego rolnictwa, swoich przedsiębiorstw, sklepów, a pędzimy hurtowo po marketach. Po co? Takie sklepiki jak ten ogrodniczy, jak ten pszczelarski, czy chociażby spożywcze sklepy, sklepy z jakimiś elektronarzędziami, częściami, powinny być naprawdę wspierane swoje, bo to wszystko pada. Zobaczcie, markety jakoś bardzo dobrze się mają, prosperują, zawsze tam są tłumy, a te biedne sklepiki nasze polskie, padamy wszyscy po kolei. Czy nie jest tak? Czy w waszych rodzinach nie ma na przykład osób, które miały sklepik, które miały jakiś tam swój biznesik i nie padły, musiały to zwinąć, bo z braku obrotu, z braku klientów niestety zbankrutowały, musiały się poddać. A dlaczego? Dlatego właśnie, kochani, że idziecie do marketów, kupujecie to, co nie nasze, budujecie obcy kapitał i tak naprawdę poniekąd to my sami doprowadzamy do tego, co jest. Do tego, że rolnicy wychodzą na drogi, przedsiębiorcy gdzieś tam narzekają, każdy narzeka. My sami do tego doprowadzamy. I pamiętajcie, jeżeli padnie rolnictwo, padnie wszystko po kolei. Tak niestety będzie, tak to się odbywa, jesteśmy wszyscy bardzo powiązani. Także radzę się tutaj zastanowić, powinniśmy trzymać się wszyscy razem, iść wspólnie ramię w ramię, wspierać się, polecać jeden drugiego, iść, dać temu człowiekowi zarobić, nie budować obcego kapitału. Wczoraj ktoś mi napisał też w komentarzu: pani Reniu, proszę polecić sklep w Białymstoku ogrodniczy. Nie znam tego sklepu. Nie byłam w Białymstoku raz, chyba tylko przejazdem. Dlaczego ten sklep prosi o polecenie? Dzięki nam, bo nie idziemy tam, tylko idziemy do marketów. No chyba nie tak to, kochani, ma wyglądać. Deklarujemy, że chcemy swojej polskiej żywności, dobrej żywności, chcemy swoich produktów, chcemy natury, a sami poniekąd to niestety niszczymy. Zawsze będę wspierać to, co swoje i polecać to, co jest godne polecenia. Jeżeli uznam, że jest to dobre i warte pokazania wam, musimy się łączyć i jednoczyć, bo tylko w jedności jest siła. I tak jak kiedyś, onego czasu, słynny indiański wódz, który chciał zjednoczyć plemiona do walki z białym człowiekiem, z najeźdźcą ich terenów. Wiadomo, że Indianie, oni, każdy chciał być sławny, każdy chciał się gdzieś tam wsławić, bo tylko sława dawała mu wieczną chwałę i każdy na swoją rękę gdzieś tam grał do bramki. Ten wódz chciał ich po prostu zjednoczyć i wypowiedział taką fajną sekwencję.
weźcie jedną gałązkę i przełamcie. Przełamie się bardzo łatwo. To jest tak jak jedno plemię. Weźcie kilka gałązek tego chrustu, kilka plemion do kupy, już będzie stawiało to wszystko opór. Ale weźcie całą garść tego chrustu, wszystkie plemiona nie dadzą się ugiąć. Także to są bardzo mądre słowa. My też powinniśmy z tego czerpać i się jednoczyć. Życzę Wam, kochani, abyście naprawdę przewartościowali to wszystko. Zrozumieli, co tak naprawdę jest w tym naszym kraju i dla nas ważne, bo to wszystko nie idzie tam, dokąd powinno iść. Jest tyle zła, tyle nienawiści, tyle fałszu i obłudy. Ci, którzy deklarują się, tak, 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 my chcemy tylko dobrego, my chcemy tylko naszego. Lecę do marketów. Tam nie jest nasze, naprawdę tam nie jest nasze. Życzę Wam, kochani, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Do następnego.